Coś się znajdzie. A tutaj mamy kolejne zdanie i jest Damian z 10-4. Tak, będzie mu ciężko. Chyba, że piątka magiczna jakaś, ale no to będzie ciężko to sprawdzić. Ma rozwojowy układ mimo wszystko. Tak, jak na 10-4 suited i tak całkiem niezłego trafił flopa, ale no troszeczkę utrudnia sytuację fakt, że ma z tyłu tylko 2 miliony i Jenny także ma te 2 miliony, więc dużą część taka będzie inwestował, ale widać, że będzie, no bo tak jak mówiłem, nie jest to tak zły flop do tego układu. Niestety Jenny trafił mega bezpieczny stół na swoje dziewiątki i dopóki nie spadnie jakaś wysoka karta, to będzie czuł się pewnie. Ósemka wydaje mi się, że jest prawdopodobnie jedną z najsłabszych kart w tajli, bo zmniejsza diametralnie szansę Damiana na wygraną, a też troszeczkę pomaga Jennemu, który mając dziewiątki... Piątka już teraz nie pomaga tak. Damianowi niestety. Jenny też blokuje układy w stylu 9-5 i 9-8, 9-10, przepraszam. Więc naprawdę czuje się dość bezpiecznie, co widać po wielkości jego zagrania, którym się dość mocno przywiązuje do puli i nie wygląda, nawet gdyby Damian wymyślił, żeby zagrać tą linę, no nie wygląda, żeby gdziekolwiek się wybierał. Bo nawet na bardzo mocny układ, który mógłby mieć jego przeciwnik, dalej miałby swoje auty, bo... No tu ciężko będzie już coś Damianowi tak, wymyślić. Dlatego miejmy nadzieję, że nie wybierze się w tą podróż, ale tak, już... Żeby się chociaż nie zdecydował na jakiegoś blefa. Tak. Tylko to powiedziałem, jest to lin. Ale Jenny troszeczkę westchnął. Tak. Więc tak jak mówiłem, to łatwo powiedzieć, że ciężko znaleźć układ, na który byłby bez szans, ale wiadomo, że nie chciałby się tutaj wystakować czy na dwie pary, czy na seta, bo byłoby to dużo, czy na gotowego streeta, tak? Bo streeta zasadniczo można byłoby mieć już od flopa, a można było go też trafić, bo oczywiście to, że blokujemy jakiś układ, nie wyklucza go, ponieważ po prostu zmniejsza ilość kombinacji rąk, jakie przeciwnik może posiadać. A naprawdę tutaj wydaje mi się, że jeżeli Jenny nie wykonuje tutaj bardzo szybkiego przebicia, w sensie sprawdzenia tego przebicia Damiana, no to istnieje szansa, że spasuje. A jak widzicie, szansą na wygraną Damiana są dwie dziewiątki, paradoksalnie, czyli karty, które przed flopem Jenny na pewno chciałby zobaczyć, a teraz byłyby jedynymi, których by nie chciał zobaczyć. Czyli 6% na gutshota, który niestety znajduje się już w połowie. Sprawda. Oj. I tutaj niestety bardzo ciekawe zagranie Damiana, ale wyjątkowo w złej sytuacji się na to zdecydował i no ja bardzo tutaj bym mimo wszystko chciał, żeby ta dziewiątka się wykazała. Bo mówię, w wielu sytuacjach tak ciekawe zagranie i agresywne przyniosłoby skutek. A tutaj no niestety 6% wygląda bardzo smutno i niestety Damian z tym stolikiem... No tak, nam z tej strony tutaj jest dużo łatwiej. Damian się zdecydował na takie naprawdę bardzo... I jeszcze niestety akurat w tym momencie podszedł do Damiana kolega i musiał usłyszeć, że odpadłem. Niestety nie odpadłem. Damian nie odpadł. Ale ma 175 tysięcy chyba z tyłu. Myślę, że więcej. Tak, tam miał 1 100 000, a minus 700. Myślę, że ma 600 tysięcy, ale zobacz. Może to te... Aj. Może jest rzeczywiście 170. Na grafice widziałem 175 i wydawało mi się, że mieli podobne staki, aczkolwiek właśnie przed... Okej, 175. Tak, przy tym chipcouncie się... To nic, no dobra, jeszcze jest w grze. Ale jak to się mówi... głosi stare pokolowe powiedzenie e-chip, e-chair, dopóki są żetony w grze. Ja wierzę, że Damian tutaj w zamian za swoją aktywność na stole zostanie wynagrodzony i jeszcze o nim w tym turnieju usłyszymy. Aczkolwiek na pewno szkoda, że tak polski zawodnik pozbywa się większości swoich żetonów. I musimy chwilę po tym odsapnąć i już na tym chip countie widać, że ma jeden BB, jest to troszeczkę więcej, ale to są 1,75 BB, bo nasze
blindy w turnieju już wynoszą 50-100 tysięcy, ante 100 tysięcy. No, Damian ma jednego blinda. I tutaj Jenny niestety kosztem Damiana znowu ma jeden z dwóch największych staków, czyli sytuacja wróciła do praktycznie początków tego stolika, nie, gdzie nie było Damiana i teraz niestety jego stack. Damian ma niecałe dwa blindy, tak powiedzmy. Ale tablica pokazuje. Będzie miał chyba najkorzystniejszą pozycję do tej sytuacji, bo był bodajże na batonie, więc będzie miał całe kółko, żeby poczekać bez żadnej opłaty, tak, bo ante ponosi tylko big blind, na to, żeby trafić jakiś układ. On już teraz jak zagra, to na pewno zostanie sprawdzony, także no już musi, tak, jeszcze te tutaj, kilka rozdań. Tutaj na pewno na to.